Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, Panie Ministrze, drodzy goście, tak się przysłuchuję, jaki bezpardonowy atak idzie na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Państwo drodzy, ale trzeba nie mieć krótkiej pamięci i no też pamiętać, czyście państwo nie wprowadzali ustaw bez żadnych konsultacji. Ja pamiętam dokładnie, kiedy był podnoszony wiek emerytalny, kiedy ja wnioskowałem, aby mógł wystąpić tutaj przewodniczący NSZ Solidarność, pan Duda, a także pan Gus, jednoznacznie stwierdzono, że nie ma takiej praktyki i nikogo nikt nie dopuści do głosu. Nasz pan marszałek, jak widzimy, dopuścił do głosu przedstawicieli, którzy powinni zabrać głos. Następna sprawa, przepraszam, ja państwu nie przeszkadzałem, przepraszam. Przepraszam, czy przeszkadzałem państwu? Siedzę tutaj 10 godzin i z uwagą słuchałem. Sprawa następna, potworny atak, że Trybunał Konstytucyjny myśmy zniszczyli. Państwo drodzy, kto zniszczył Trybunał Konstytucyjny? Rząd PO i PSL-u, a już powiem dlaczego, państwo drodzy. Dlaczego w ten czas robiliście atak, że trzeba powołać 8 sędziów, jak kończyła się kadencja 5 sędziom? I no żeście mieli świadomość taką, że przegracie wybory i chcieliście Trybunałem wszystko po prostu blokować. A dzisiaj święci jesteście i mówicie, no tak, państwo drodzy, zniszczyliście Trybunał. Jakby demokracji nie było, to by nie było krzyków za oknem. Nikt nie wyjeżdża, tak jak państwo drodzy, kiedy górnicy wyszli, co się działo? Działka wodne na górników za waszego rządu, tu nikt nie wyjeżdża działkami wodnymi. I państwo drodzy, przepraszam, panie senatorze Ziętarski, ja naprawdę nikomu nie przeszkadzałem, nikomu nie docinałem. Niech pan pozwoli, co nerwy państwu puszczają. Państwo drodzy, puszczają wam chyba nerwy. Potworny atak na, pana ministra Ziobrę. A dlaczego go atakujecie? Może dlatego, że likwiduje aferę Amber Gold, likwiduje afery węglowe, likwiduje afery paliwowe, likwiduje to wszystko, co było mówione w kawiarni u Sowy. Może dlatego jest niewygodny. Bo jakby poszedł, nie wiem, na jakieś układy, to by był cacy, naprawdę cacy, nic byście się nie odzywali. Tak słucham, ten minister Warchoł to ma stalowe nerwy. Naprawdę, przychodzi kompetentnie, minister mówi, odpowiada kompetentnie na przykład na zadawane pytania przykładami, żadne argumenty nie trafiają. Mówi o Hiszpanii, że podobny jest powoływany Sąd Najwyższy, jak oni proponują. To co, Hiszpania jest w dżungli, czy jest w Unii Europejskiej? Chyba jest w Unii Europejskiej. Państwo drodzy, jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem poprzednio. Niszczycie autorytety. Jeżeli my autorytetów nie odbudujemy, to ta Polska będzie dryfować. Dryfować. I to, co mówię, Senat to jest naprawdę dla mnie, jak mi rodzice mówili, Sejm, rząd, pan prezydent, ogromne autorytety. A tutaj co się dzieje? Państwo drodzy, kolego Janku, przychodzisz w Drelichach, gdzie jest Krzyż Święty, gdzie jest orzeł i naprawdę, co robimy z tego Senatu? Więzienie? Przecież to jest naprawdę autorytet dla młodego pokolenia. Ja powiem, cytujecie wszyscy. Ja mogę też zacytować, jak idę na grób moich świętej pamięci rodziców w Grybowie. Zawsze idę na grób
żołnierzy AK, żołnierzy Związku Walki Zbrojnej. I tam jest taki napis. Tyle serc dla Polski bije, tyle serc dla Polski bić przestało, za tą cenę Polska żyje. Co, podpalamy tą ukochaną ojczyznę? Przecież to wasz przywódca, pan Schetyna, nawołuje do puczu. Państwo drodzy, jedno mnie przeraża. Kiedyś wszyscy krzyczeli, niech żyje Moskwa, a dziś wszyscy krzyczą, niech żyje Bruksela. Wychodzi pani Bieńkowska, która mówi w kawiarni u Sowy, że co, za 7 tysięcy? A jak ludzie żyją za 1000 złotych? Przepraszam, kolego, ja powiedziałem jedno. Ja mogę rozmawiać ze wszystkimi, ale nie ludźmi Frontu Jedności Narodu. Nie z ludźmi PRON-u, nie PZPR-owcami, nie ludźmi, którzy zostali powoływani przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Ja mogę mieć z panem senatorem Rulewskim różne zdanie, bo powiedziałem, ale chłopak, że teraz się pogubił, ale walczył o wolną i niepodległą Polskę. I ja naprawdę mogę z nim dyskutować. A nie panowie, ja powiem jedno, nie z tymi naprawdę, to może się każdy nawrócić. Bo Pan Jezus na krzyżu przebaczył łotrowi, ale muszą być warunki, mocne warunki postanowienia poprawy, a nie udawania. I dlatego, panie ministrze Ziobro, gratuluję panu takich sekretarzy, podsekretarzy, bo to, co oni tutaj przechodzą, te ataki, to naprawdę trzeba mieć naprawdę stalowe zdrowie. A ja każdy mówi SMS-y. Ja mogę wam pokazać SMS-y, SMS z Niemiec, co wysłała rodzina Bondów. I napisali mi tak. W Sejmie, kiedy uchwalono ustawę o Sądzie Najwyższym, padła nareszcie komuna. Ja nikogo tu nie obrażam. Nikogo, ale państwo drodzy, jedno. Załóżmy to, co w matematyce jest teza. Dobro najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a założenie, jak do tego dojść. Państwo drodzy, ja naprawdę byłem i jestem bardzo radykalny. Nie chciałem teraz wypowiadać słów, bo świętej pamięci pan Tadeusz Mazowiecki nie żyje. Ale ta gruba krecha zrobiła to, że przez tyle lat nie ma dekomunizacji ani lustracji. Nikt nie żądał powieszania, wysyłania na Syberię, do Katynia, ale nie zajmowaliby kierowniczych stanowisk, nie byliby prezydentami i Polska by była naprawdę wolna. Już w latach 80-89, ale było ciągle gruba krecha, bo to Magdalenka zrobiła swoje. I o tym też nie możemy zapominać. Nie możemy o tym zapominać, bo wiele ludzi, to co tutaj pan minister wymieniał, przecież on nie ciągnął samolotu na linię, na lotnisku imieniem Lecha Wałęsy w Gdańsku. Czy to nie był wstyd, nie była hańba, że ludzie, którzy piastują kierownicze stanowiska, ciągną samolot na linię, a teraz wychodzi na tym Amber Gold, jakie były mafijne powiązania. Jakie były mafijne powiązania. I naprawdę, państwo drodzy, trochę bez nerwów, bez emocji, będziemy widzieli, czas pokaże. Przecież ciągle się mówi, a zwalnianie sędziów wszystkich, państwo drodzy, ile razy był kodeks pracy nowelizowany. A coście robili z umowami śmieciowymi. Ludzie byli na umowy śmieciowe zatrudniani. Teraz przynajmniej muszą być na umowę o pracę. Wszystko było źle. 500+, państwo drodzy, było źle. Nie ma pieniędzy. Teraz jak 500+ prowadzone na każde dziecko, może Pan Bóg da, że będzie na każde dziecko. Może będzie na każde dziecko, zobaczycie. Panie senatorze, 20 sekund. Już powiem. VAT. Nie ma pieniędzy. Teraz się okazuje, że pieniędzy jest potąd, że jest na zwyżka VAT. Budżetowa po pierwszym pół roku, jak miał być deficyt. Żeby nie przeciągać, panie marszałku, dziękuję.